Szok i niedowierzanie. Rosja znów uderza w Polsce. Tym razem mówi na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce. Bardzo krytyczne słowa ze strony Rosji. No właśnie, czy rzeczywiście Rosja ma rację o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Dzisiaj przedstawię tak naprawdę raport MSZ Rosji bardzo negatywny na temat właśnie praw człowieka czy prawa człowieka są przestrzegane w Polsce? No właśnie, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba. Zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w. Dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Rosja bardzo negatywnie wypowiada się na temat przestrzegania praw człowieka w Polsce. Pojawi się też raport Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Ja tutaj przedstawię fragmenty, tak naprawdę, tego raportu. Zacytuję wam, tak? Pierwszy cytat cytuję: w ciągu ostatnich kilku lat sytuacja w zakresie praw człowieka w Polsce uległa pogorszeniu ze względu na trwającą na szeroką skalę restrukturyzację systemu instytucjonalnego i prawnego zainicjowaną przez partię konserwatywną Prawo i Sprawiedliwość, która wygrała wybory parlamentarne w październiku 2015 roku, w tym kontekście w polskim społeczeństwie. Obserwuje się wprost nietolerancji, wzrost nietolerancji wobec migrantów i członków mniejszości narodowych i religijnych. Koniec cytatu, tak właśnie brzmi ten fragment tego raportu. Od razu wam chcę powiedzieć tak, żebyście się nie przejmowali, tam będą takie słowa górnolotne, wiadomo jak to tej raporty MSZ, tak, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to będą tam używać różne trudne słowa. Natomiast tak, najważniejsze sedno praktycznie z tego fragmentu, tak. Prawa i Sprawiedliwość, która wygrała wybory parlamentarne w październiku 2015 roku, w tym kontekście w polskim społeczeństwie obserwuje się wzrost nietolerancji wobec migrantów i członków mniejszości narodowych i religijnych. Tak właśnie brzmi ten raport. Kolejny fragment z tego raportu. W szczególności obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że strona polska nadal opóźnia śledztwo w sprawie tajnego więzienia CIA które toczy się od 2008 roku prokuratura w Krakowie twierdzi, że nie można zakończyć śledztwa z powodu braku niezbędnych danych ze strony USA, które konsekwentnie odmawiają pomocy prawnej. Koniec cytatu, tak? Czyli tutaj jeszcze tutaj Rosjanie praktycznie odwołują się do tego śledztwa w sprawie właśnie więzienia CIA, tak? No praktycznie już wielu z nas zapomniało o tym śledztwie, natomiast rzeczywiście takie śledztwo było prowadzone. I oni tutaj mówią tak, że w szczególności obrońcy praw człowieka zwracają uwagę, że strona polska nadal opóźnia śledztwo w sprawie tajnego więzienia CIA, które toczy się od 2008 roku. Prokuratura w Krakowie twierdzi, że nie można zakończyć śledztwa z powodu braku niezbędnych danych ze strony. USA, które konsekwentnie odmawiają pomocy prawnej, no to sytuacja patowa, tak? No bo prokuratura praktycznie nie może dalej wykonywać swoich czynności, no bo nie uzyska odpowiedniej dokumentacji czy odpowiednich informacji ze strony amerykańskiej. No i co dalej można po prostu prowadzić, tak? No to, to jest jasna sytuacja, tak? Jasna sytuacja, no to Polska dalej nie może tego praktycznie wyjaśnić. Kolejny fragment, cytuję z tego raportu, cytuję. Przykładowo, w grudniu 2015 roku korespondent RIA Nowosti Leonid Sviridov został zmuszony do opuszczenia kraju, ponieważ władze polskie oskarżyły go o bezprawne działania, bez określenia ich charakteru i przedstawienia dowodów, oraz pozbawiły go akredytacji dziennikarskiej i zezwolenia na pobyt w Polsce. Jednocześnie represje wobec Rosjan i obywateli polskich o konstruktywnym podejściu do Rosji są w dużej mierze ignorowane przez polskich obrońców praw człowieka. Koniec cytatu, tak to właśnie wygląda. No bo tutaj jakby rosyjskie MSZ po prostu wskazywało na to, że są tak różnego rodzaju po prostu prześladowania względem właśnie rosyjskich naukowcy, naukowców, tak, prześladowania polityczne względem rosyjskich dziennikarzy, a także tutaj osób, które publicznych, które mają korzenie rosyjskie. Kolejny fragment z tego cytatu z tego raportu brzmi w ten sposób. W maju 2017 roku w lesie koło Włodzisława Śląskiego, województwo śląskie, członkowie organizacji Duma i Nowoczesność obchodzili urodziny Adolfa Hitlera. Posługując się szeroko, szeroko symbolami nazistowskimi. 11 listopada 2018 roku w Warszawie z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, po oficjalnej paradzie z udziałem prezydenta i premiera kraju, przez stolicę przeszli prawicowi radykałowie śpiewający rasistowskie hasła. Koniec cytatu. No, to jest szokujący tak naprawdę fragment. Aha, bo tutaj Wam zapomniałem powiedzieć, że ja oczywiście posiłkuję się na bazie artykułu, który pojawił się na e, tak naprawdę tutaj, gazecie.pl. Artykuł ten brzmi w ten sposób: Rosja publikuje raport na temat przestrzegania praw człowieka, i znów uderza w Polskę. Tak, e, tak właśnie brzmi ten tytuł tego artykułu. No, i tutaj mamy także właśnie, e, jak, jak brzmiał ten cytat właśnie z tego raportu rosyjskiego. Że jednocześnie represje wobec Rosji i obywateli Polski w konstruk o konstruktywnym podejściu do Rosji są w dużej mierze ignorowane przez polskich obrońców praw człowieka. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to mamy to, że 11 listopada 2018 roku w, w Warszawie z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości po oficjalnej paradzie z udziałem prezydenta i premiera kraju przez stolice przeszli prawicowi radykałowie śpiewający rasistowskie hasła. Szokujące, tak naprawdę, słowa, nie, tak? co tak naprawdę mogłoby tu zabić zawarte po prostu w, tych, w, w tym raporcie MSZ-u. Tak? O co tak naprawdę ten raport miałby posądzać Polaków? No, to są szokujące słowa. Kolejny fragment z tego raportu cytuję: Jednocześnie przemilczają prawie wszystkie pamiętne daty związane z wyzwoleniem Polski przez wojska sowieckie. Częścią tej kampanii są starania władz polskich o walkę z pomnikami żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wyzwolili Polskę. Koniec cytatu tutaj o walkę oczywiście w cudzysłowie. No szokujące tutaj słowa, jeśli chodzi właśnie o ten raport MSZ-u, no to kolejne są praktycznie słowa, tak, jeśli chodzi o stronę rosyjską, które są kontrowersyjne w ostatnim czasie, tak, wiemy o tym, że niedawno praktycznie Władimir Putin wypowiadał się, tak, na temat II wojny światowej, także po prostu paktu Ribbentrop-Mołotow, tak, wiele po prostu kontrowersyjnych wypowiedzi. Później była rep -Posta, tak naprawdę ze strony Mateusza Morawieckiego, tak, który powiedział w ten sposób prezydentowi Prezydent Putin wielokrotnie kłamał na temat Polski, zawsze robi to w pełni świadomie. Tak napisał właśnie tutaj Mateusz Morawiecki, premier, na swoich mediach społecznościowych no nieprawdopodobna sytuacja i dzisiaj praktycznie e, kolejna ta narracja, można powiedzieć, tych relacji polsko-rosyjskich jest przedstawiana jakby przez stronę rosyjską, tak? Przez stronę rosyjską. No ale z drugiej strony nie ma co się też dziwić, tak? Stronie rosyjskiej przecież ro, ro, strona rosyjska będzie zawsze wkładać ten kij w mrowisko e, będzie mówić na swoją korzyść tak naprawdę, e, będzie mówić tak, żeby budzić kontrowersje, e, przecież nie będą przyznawać tutaj m, 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 jakby racji, tak? Czy mównicy mówić, że Polska jest Wielka i wszystko zawdzięczamy Polski, Polska jest prześladowana i tak dalej. Rosja zawsze będzie po prostu przedstawiać swoją tak naprawdę prawdę historyczną, tak, no ale to jest kolejna tak naprawdę sytuacja w ostatnich miesiącach. Wydawało się, że już po, praktycznie po tych rocznicach, które miały miejsce w Jerozolimie, tak, gdzie przy, my, praktycznie zjechali wszyscy przywódcy najwięksi państw, tak, na, 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 z okazji praktycznie rocznicy wyzwolenia tych obozów w Auschwitz, tak, z okazji tej rocznicy, no to my, Praktycznie wydawało się, że no bo wtedy Putin nie powiedział nic takiego kontrowersyjnego na temat Polski. Wiele tutaj komentatorów, dziennikarzy spodziewało się tego, że Putin powie coś po prostu kontrowersyjnego na temat Polski. Nic takiego nie miało miejsca. No i wiele osób tak naprawdę myślało, że to tak że to jest po prostu sytuacja już jakby załatwiona, że Putin już nie będzie jączył sprawy polsko-rosyjskiej, a teraz faktycznie pojawia się taki raport tutaj MSZ-u tak rosyjskiego, MSZ-u rosyjskiego, czyli tutaj są właśnie są właśnie tutaj tak jakby taki wielki znak zapytania dotyczący tego czy prawa człowieka w Polsce są przestrzegane. No szokujące tak naprawdę słowa zawarte w tym raporcie, tak, msz -u.

troszeczkę kuriozalna tak naprawdę sytuacja, tak, no bo Rosja ma pretensje do Polski o przestrzeganie praw człowieka, tak, to, to, to też jakby kuriozalna praktycznie sytuacja. Natomiast no tutaj widzimy, tak, no zacytuję jeszcze po prostu kolejne, kolejne fragmenty z tego, tego raportu, czy znaczy wrócę do tego, tych pierwszych fragmentów. W ciągu ostatnich kilku lat sytuacja w zakresie praw człowieka w Polsce ulegała pogorszeniu ze względu na trwającą na szeroką skalę restrukturyzację systemu instytucjonalnego i prawnego zainicjowaną przez partię konserwatywną Prawo i która wygrała wybory parlamentarne w październiku 2015 roku, w tym kontekście w polskim społeczeństwie obserwuje się wzrost nietolerancji wobec migrantów i członków mniejszości narodowych i religijnych szokujące słowa tak naprawdę strony rosyjskiej. No muszę powiedzieć, że się nie zgadzam z tymi słowami, bo nie zgadzam się, bo przecież do Polski przyjechało chociażby tutaj prawie 3 miliony obywateli Ukrainy, tak, i normalnie oni po prostu żyją funkcjonują, także nie widzę po prostu tutaj, jeśli chodzi o kwestię tego, że Polska miałaby stać się nietolerancyjna, właśnie bardziej się stała tolerancyjna, tak, bardziej otwarta praktycznie na, na ludzi, także no to są szokujące słowa. Napiszcie w komentarzu, co na ten temat sądzicie, jestem ciekaw waszej opinii. To wszystko na dzisiaj, dzięki za oglądanie, Dzięki za słuchanie. Jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Pozdrawiam, trzymajcie się. Cześć.